Drogie, kochane, umiłowane kandydatki na boginie, na księżniczki. Wpadłem na genialny, tak mi się wydaje, pomysł, żeby wam wyjaśnić, ponieważ macie trochę trudności z tym, jak przygruchać sobie księcia, jak go spotkacie, co z nim zrobić, jak się grucha do księcia, dlatego wpadłem na pomysł, żeby wam przedstawić literaturę światową, gdyż w literaturze światowej jest to dokładnie opisane. Taki na przykład Kopciuszek spotyka księcia na balu. Owszem, jest do tego balu całkiem nieźle przygotowany. Jest utapetowany, jest ubrany jak należy, ma co należy na sobie i pantofelki ma jak należy, nie byle co, nie byle trampki, ale ma porządne pantofelki. No, na balu występuje jak należy i teraz co robi Kopciuszek? Kopciuszek bajeruje księcia. Kopciuszek przy okazji umie tańczyć, to jest też bardzo ważne, umie tańczyć, a nie tylko rozdeptuje księcia. No, bajeruje księcia i znika w odpowiednim momencie, kiedy książę właśnie przechodzi do bliższego zapoznania się z Kopciuszkiem. Co robi Kopciuszek? Kopciuszek znika nie na parę minut do toalety, żeby poprawić makijaż. Nie, znika na bardzo, bardzo długi czas. I to nie zostawia od razu informacji na Facebooku, jak ją znaleźć. Nie, tego na Instagramie Kopciuszka też nie ma. Kopciuszek robi trudności. To znaczy ten książę, w miarę jak wspomina książę tego Kopciuszka, to jego wspomnienia się robią coraz piękniejsze. W naturze ludzkiej istnieje coś takiego, że jak coś wspominamy, to nasze wspomnienia są dużo piękniejsze niż to, co się zdarzyło. Na przykład, gdy wspomnicie wakacje sprzed 3 lat, to były takie piękne wakacje, przed 3 laty. W tym roku już nie są takie ładne. 3 lata temu to były piękne wakacje. Natomiast gdyby tak cofnąć ten czas do te 3 lata, to by się okazało, że tak realnie jest taki piękny jak nasze wyobrażenia. I nasze wyobrażenia, nasze myśli powodują, że jak sobie wyobrażamy, szczególnie jak facet sobie wyobraża sobie kobietę, to on ją tak idealizuje, że ona dosłownie świeci, jakby była fosforyzowana w jego wyobraźni. I ten książę marzy o księciu, szuka księcia, Kopciuszek mu wcale nie ułatwia tego. To jest bardzo ważne. Ułatwił w jeden sposób, dał mu link do czegoś tam, ale nie bezpośrednio do niej. I teraz, co się dzieje? To nie wystarcza, że się pojawia książę z bajki. W końcu się pojawia książę z bajki i przymierza pantofelek. Nie, to jest za mało. Ten książę wykonuje jeszcze drugą rzecz. Ratuje tego biednego Kopciuszka z rąk wstrętnej macochy i dwóch jej córek, które ją maltretowały. Ten książę czuje się nie dość, że tropicielem, to książę czuje się jeszcze wyzwolicielem. I książę, który jest marzycielem, te trzy jego części osobowości powodują, że książę się zachowuje jak ciele, zakochuje jak ciele, nie tylko zachowuje, zakochuje się jak ciele w biednym Kopciuszku, który mógłby mieć całkiem fajną robotę jako szef restauracji na przykład, nie? Mógłby. Natomiast Kopciuszek po prostu bierze księcia jak swoje własne. Czemu? No bo pozwolił księciu na to, żeby się książę wpierw rozmarzył, a potem żeby Kopciuszka uratował. I uratowany Kopciuszek patrzy z podziwem nie na księcia, tylko na swoje odbicie w lustrze i mówi jak za głowa, ja mu to uczynię.